organizacje, ale po raz pierwszy organizują ją w Wałbrzychu. Wydaje mi się, że Wałbrzych spełnia wszelkie warunki, żeby ten festiwal właśnie tutaj znalazł swoje miejsce. Ja mówię, że to jest zagłębie filmowe. Tutaj powstało mnóstwo filmów. Reżyserzy chętnie wracają w to miejsce. Pokazują tutaj te piękne plenery. Pierwsza edycja, zawsze obawiam się tej pierwszej edycji, zarówno przy festiwalu reżyserii, jak i w festiwalu aktorskim. Nowe miejsce, nowe pomysły, ale też nowa widownia. No, to jest nowe, zupełnie nowe wyzwanie. No i dlatego zawsze jest taka wielka niewiadoma. Ale muszę powiedzieć, że te pierwsze 3 dni, połowa właściwie już jest za nami. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo i ludzie dopisali, widownia dopisała i media, zwłaszcza ogólnopolskie media, ogromne zainteresowanie pierwszego dnia, bo aż się oczy przecierają, 8 wozów transmisyjnych, telewizja ogólnopolska, mieliśmy wejścia na żywo w TVP, także jest to bardzo ważne dla festiwalu, czyli jest promocja, jest znakomita rozrywka dla mieszkańców miasta, w którym się odbywa, ale też trzeci punkt, który właśnie postawiłem sobie, tworząc ten festiwal, czyli edukacja filmowa młodzieży. Stąd warsztaty aktorskie, reżyserskie, które tutaj robimy. Tworząc ten festiwal, wpadłem na taki pomysł, może trochę dziwny, może nie, ale okazało się, że znakomity, że jury składa się wyłącznie z reżyserów filmowych. Tego nigdzie nie ma. Reżyserzy oceniają pracę reżyserów. Być może dlatego podkreślają reżyserzy, którzy są nagradzani na tym festiwalu, którzy otrzymali Złotego Dzika, że być może dlatego mówią, że jest dla nich tak ważna i wartościowa ta nagroda, że otrzymują ją z rąk kolegów reżyserów. No a któż lepiej może ocenić pracę reżysera, jak nie reżyser, prawda? Także to też jest bardzo ważne. Ważnym elementem jest tego festiwalu na pewno to, że oprócz reżyserów, którym jest poświęcony festiwal, przyjeżdża tutaj mnóstwo aktorów i to z pierwszych stron gazet. Twarze znane, lubiane, cenione. W tym roku gala otwarcia poprowadziła Ania Dreszowska z Arturem Dżmijewskim. Wręczyliśmy już pierwszą nagrodę za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej. Tę nagrodę otrzymał znakomity reżyser Jan Jakub Kolski. Gala zakończenia, czyli będzie monodram w wykonaniu Wojciecha Przoniaka i galę poprowadzi Sonia Bohosiewicz i Robert Gonera. Także wręczymy już nagrodę również, to już jest tradycją, że reżyserzy wręczają nagrodę aktorowi za twórczą współpracę aktora z reżyserem, to znaczy aktor, który ma olbrzymi wkład w powstawanie filmu. Taką nagrodę otrzymuje z rąk właśnie reżyserów. W tym roku ta nagroda trafi do rąk Agaty Kuleszy, znakomitej aktorki. Powiem tylko, że wcześniej otrzymali tę nagrodę m.in. Janusz Gajos, Bogusław Linda, Beata Tyszkiewicz, także znakomity gwiazd.